Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Przypominam, że wpłacając kodem Croxy na CSGO skinsa masz szansę wygrać któregoś z tych pięknych skinów, m.in. koszkę czy rękawiczki. Wpłacasz 5 dyszek i masz szansę wygrać każdego z tych pięknych skinów. No i oczywiście po wpłacie, jak uda ci się wygrać, dostać powiadomienie z takim prezentem. No i oznacza to oczywiście, że udało ci się skina wygrać. A my mamy 10 koła na dzisiejszy film i oczywiście, no, zatracimy się dzisiaj w skrzyneczkach Striking, Ninja, Case, na trybie oczywiście Joker. 5 takich skrzynek kosztuje nas 2,5, a 7, 3,300. Więc zrobimy sobie taką bitewkę rozgrzewkową. Jako pierwszą tę bitwę na dzisiejszym filmie wrzucamy oczywiście bota i samo. No już tutaj klasycznie i samo tak naprawdę z bomby wrzucam. Nie pamiętam, stary, kiedy tak naprawdę wrzuciłem sam z siebie jakiegoś innego bota na bitwę, niżeli i samo. No ale właśnie, zobaczmy, jak tutaj ta skrzynka nam odda. A co do kodziku Croxy, oczywiście, no nie dość, że daje ci możliwość wygrania pięknych skinów, no to oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty masz. No i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników, więc kodu Croxy polecam skorzystać sobie, bo wtedy ponoć lepsze skiny się wygrywa, tak słyszałem, ale tylko tak słyszałem, tak? No i oczywiście masz szansę dzięki temu wygrać skina na filmie. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz na Discorda, dołącz, no i właśnie kodziku Croxy na CSGO skin się użyj, jak oczywiście są pełnoletnim jesteś. No kurczę, że tutaj ostatnia skrzynia da mi wygrać tą bitwę, no niestety nie, na kodziku Croxy, no właśnie, loguj się z link w opisie, bądź klikasz tutaj magiczny zielony plusik, no i oczywiście tutaj kodzik Croxy przez 2x sobie wpisujesz, no i 10% więcej możesz sobie nabrać, no i skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. No tamta bitwa nie popisała się, tak? Trzeba sobie powiedzieć wprost. Summer Case 750, no to wrzućmy sobie 4 takie skrzynki. No jak ktoś oglądał odcinek wczoraj, no to chyba widzieliście, co się stało na tamtym filmie, który był challenge'em od 100 zł do kosy, gdzie gościu z tej skrzynki, ale nie na żadnym trybie Joker, nie na żadnym trybie podboostowanym, z normalnej tej skrzynki Summer za 20 zł, 21, na bitwie ze mną, w moim challenge'u o kosy, to była, bardzo ładnie, to była bitwa o zrealizowanie tego challenge'u, stary. To gościu trafił tego karambita. No, ja myślałem, że nie wiem. Myślałem autentycznie, że coś rozwalę, bo trafić taki nóż ze skrzynki za 21 zł, no to nie wiem. Szczęście na całe życie wydaje mi się, że wykorzystane. Naprawdę, tak autentycznie. Ja nie wiem, co ten gościu robił po wygraniu tej kosy i bardzo chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądała jego reakcja. Wróćmy sobie tutaj jakąś nową skrzyneczkę, widzę, która kosztuje 650 zł. Nie wiem totalnie, co w niej jest do trafienia, więc wjeżdżam tak trochę w ciemno w nią, ale widzę tutaj już kałacha X-Raya, który kosztuje od 1400 do nawet 10 koła, więc zobaczmy. 4% na niego, więc no 4% również na każde inne skiny, jak oczywiście mawia tryb Joker, no na każdy item mamy taki sam procent szans na trafienie i mamy pierwszy nóż, który no daje nam 2000, więc jakiś to już zastrzyk pęgi jest dla nas, ale to jeszcze nie jest nawet blisko zera tak naprawdę, żeby wyjść na zero z tej bitwy, więc liczymy na jeszcze jakieś te uniesienie, nie? Zobaczmy teraz. Gloczek niestety tylko, no to jest 45 zł, tutaj nie ma, że tak powiem, co się cieszyć z tego. No i ostatnia skrzynia, AWP jakaś, no to jest 13 zł, no powiem tak, no jesteśmy na minus 700, ale ja bym bardzo chciał tą skrzynkę jeszcze raz tutaj sobie przetestować na tej bitewce, więc wrzucamy tak naprawdę to samo i dorzucamy bota i samo i zobaczmy, jak nam pójdzie tym razem, bo czuję, kurczę, że ten no X-Ray jest w zasięgu, tak, więc zobaczmy, pierwsza skrzynia, no powiem tak, no dwa otwarcia tragiczne, strasznie tragiczne, 10 zł i 2, no to nie jest battle, za którą nic nie robiłem, tak, 1500 MK Print Stream i mamy skeletona, zobacz! Ej, totalnie nie wiedziałem, że ten nóż jest do trafienia w tej skrzyni, ale to jest bardzo dobry traf, stary. I zobacz, 5200 już mamy i samo ma 1200, więc w tym momencie już mogę powiedzieć, że w 100%, że battle na plus. I o to właśnie chodziło. Kurczę, tak patrzę
jaki jest najdroższy item w tej skrzyni? Patrzę, no X-Ray, no nie wiedziałem, że tutaj jest również Skeleton Slaughter, więc fantastycznie tutaj sypnęło, cieszę się bardzo. Póki co jesteśmy na plus z tego filmu, 2,5 koła. Skrzynia Ratless, 672 zł, kosztuje jedna, więc rzucę sobie 4000 koszt tej bitwy, również bitewka na dwie osoby. Kurczę, ostatnio tak strasznie zachowawczo gram, bo nie pamiętam, kiedy sam z siebie zrobiłem bitwę chociażby na 3-4 osoby. Tak ostatnio celuję bardziej w te bitwy dwuosobowe, żeby za bardzo im przesadzać. A kurczę, nie wiem, czy to jest w sumie dobre dla widza. Daj znać, czy wolisz takie bardziej ryski bitwy. Dajcie znać, co sądzicie. Zobaczmy dalej. O Jezus, to jest butterfly do trafienia. No ładnie. I my nie możemy nic zdobyć, tak? 60 zł dla nas. Dla mojego przeciwnika, no 1200, więc no to jest strata gigantyczna. I zobaczmy ostatnio, nie, jeszcze karambit dla niego spada. No jakby to był underdog, no to by siadł, tak? No ale nie jest to underdog, więc nie siedzi. Powiem tak, jak zobaczyłem bitwę z Simusiem, to ja mówię, nie, no nie ma opcji, stary, ja muszę tego dołączyć. Ja tak dawno się nie pizgałem z Simkiem, że to jest, no, że muszę to wykorzystać i do tej bitwy dołączyć, tak? Więc zobaczmy, czy uda nam się to wygrać. 3300 zł koszt całkowity tej bitwy. Skrzynki, no tutaj wrzucił przeróżne. Giga była case, między innymi Summer Casey również, czyli właśnie to skrzynia, z której, no, mój przeciwnik wczoraj, no, z 200 zł zrobił sobie karambita Slotera za prawie 6 koła, więc tak to wygląda. Co wygrywamy, ale Michael jest bardzo blisko. Zobaczmy, będzie teraz 227, no przegrywamy w tym momencie. No i skrzynki Duck teraz lecą, no musi coś tutaj Michael trafić, żebyśmy tą bitwę wygrali. No to jest 70 zł różnicy, ostatnia skrzynia, Simek trafia kosę, a Michael, no nie, no powiem tak, no 5 koła tu było i było tak blisko, żeby tą bitwę wygrać. No ale dobra, ja mam jeszcze piątkę, więc kurczę, no niestety idziemy w dół tutaj z naszym budżetem, mimo iż te pierwsze bitwy dały nam 2,5 koła na plus z filmu, no bo byliśmy na plus w pewnym momencie 2,5 koła, mieliśmy 12,5 koła, zaczynaliśmy z budżetem 10k, no to tutaj dalej, no niestety się źle wydarzyło, tak? Bitwa na 9, skrzynek Boral Boś na 3 osoby. Mówiłem, że gram za bardzo zachowawczo ostatnio. No to macie, bitwę teraz na 3 osoby, 5000, 5000 zł, zobaczymy, czy Simek dołączy. No ale Simek chyba tutaj, no, że tak powiem, już nie ma budżetu, tak, dla Simusia. Po tamtej bitwie przegranej ze mną i potem Michaelem, tak? O Jezus Maria, no i to jest właśnie to, to jest skrzynka Boral Boś, która już w pierwszym otwarciu rzuca talona Tiger tu za 3800, ale no spokojnie, ja wiem, że tutaj ten talon często leci, więc ja tutaj się spodziewam, że wujak Roku zaraz też jakiegoś tutaj talonika przytuli Tiger Tuffa, więc zobaczmy. 6 skrzynek do końca, tutaj po autokampie 47 zł. No powiem tak, jeżeli udało nam się zdobyć tego talona i samu nie zdobyłby już nic wartościowego, no to battle jak najbardziej byłaby wygrana. No tylko właśnie, 3 skrzynki do końca. Czy to przedsięwzięcie nam się uda i czy tego talona nam się uda zdobyć i czy uda nam się wygrać tę bitwę? Dwie ostatnie skrzynie, zobaczmy, no strata jest, ale te rękawiczki, nie wiem, czy tego mi nie odbudują teraz i mamy to 1000 zł przewagi, ostatnia skrzynia i tu się nic już nie zepsuje, stary, w tym momencie rozbijam bank, znaczy może niekoniecznie rozbijam bank, bo 10 koła, tak? No to jest to, co miałem na początku tego filmu, więc wypadałoby to pomnożyć, tak? Już nie będę, wiesz, no trzeba to po prostu pomnożyć, tak? Zobaczmy, all in tak zwany, taką bitwę na dwie tylko osoby w tym momencie tworzę, no i zobaczmy, czy to przedsięwzięcie nam się uda. 5 razy skrzynia Gemstone, tego skrzynia Ametyst i na koniec skrzynia Royal, więc zobaczmy, czy tą bitwę uda nam się wygrać i chyba pizgamy się z takiem, tak mi się wydaje, bo ostatnio właśnie się z nim pizgałem i widziałem, że streama ma, więc zobaczmy, no są tutaj Shadowki Emerald, 3100 zł, to nie jest podboostowana wersja tej skrzynki, warto sobie zaznaczyć, więc takie małe uniesienia są na wagę złota tak naprawdę. Mamy tutaj Dopplera, Face jedyneczkę, skrzyneczka Ametyst teraz leci i no tutaj puściutko i zobaczmy skrzynia Royal, ale to jest taka przewaga, że no ta bitwa po prostu na 100% musi być wygrana i w tym momencie 12800, no fantastyczny profit.